Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.12.2 moda, który się nazywa Mokreatures i dodaje nam mnóstwo zwierzątek do naszej gry. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Mokreatures pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na tę stronę jesteśmy na stronie opisowej, tutaj są wiadomości od autora moda. No nas oczywiście interesuje zakładka Downloads, zatem klikamy tutaj i jesteśmy wtedy przeniesieni na taką stronę, gdzie mamy tutaj właśnie możliwość pobrania plików. No i jak widzicie jest tutaj na Minecraft 1.12.1 i 1.12.2 i cóż pobieramy? Klikamy tutaj na ten właśnie przycisk i stąd pobieramy Mokreatures w wersji 12.03, to jest wersja moda, na Minecraft 1.12.1 i 1.12.2. Także tutaj właśnie klikamy na to i stąd pobieramy pierwszy plik. Po czym klikamy tutaj na Custom Mob Spawner i stąd pobieramy drugi plik. Tutaj stąd. Na to klikamy i stąd pobieramy. Także pobieramy dwa pliki. Jeden stąd, drugi stąd. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz plików, które pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne Minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.12.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 1179. I ja w tym filmiku instaluję Forge'a z końcówką 2486, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2491 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Z kolei, jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się skąd go pobrać, jak zainstalować i jak doinstalować do niego Forge'a w filmiku Minecraft Mody i SK Launcher, jak zainstalować Launcher non-premium, SK Launcher i mody. Oczywiście link do tego filmiku jest również w opisie pod filmikiem, który właśnie oglądacie. No ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować te dwa pliki? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.2 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy obydwa pliki do folderu mods. Jeden plik, drugi plik, obydwa są w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy launcher. Launcher nam się uruchamia. Sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Ja, jak widzicie, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2491, tak jak wspomniałam. Gdyby się okazało, że tutaj nie jest wybrany profil z Forge'em, to klikamy strzałkę i stąd wybieramy profil z Forge'em. Po czym klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. Ok, zanim nam się uruchomi strona startowa gry, zapraszam Was do mojego sklepu na www.napis.kapsel.pl po koszulki i inne gadżety. Ok, mamy stronę startową gry, wchodzimy w mods i gdzieś tutaj mamy jeden plik, mamy drugi plik, są zainstalowane, zamykamy i wchodzimy w single player i gramy w naszym wybranym świecie. Ojejka, miałam stworzyć świat, żeby nie szukać daleko, no ale dobra, damy sobie radę. Ok, czyli jesteśmy w naszym świecie, no i wiadomo, teraz w okolicy nie będzie żadnych stworków właśnie z tego moda. Mod jest zainstalowany, klikamy E jak ekwipunek i tutaj na końcu mamy itemy z tego moda. Także wszystko jest, zatem poszukamy sobie gdzieś tam, gdzie jeszcze nas nie było,
stworki z tego moda, czyli zrobimy sobie mode 1 i sobie polecimy w tę stronę na przykład. Tu nas jeszcze nie było, zatem za jakąś chwilkę powinniśmy trafić na zwierzęta właśnie z Mo Creatures. Tu jeszcze są zwykłe zwierzaczki. Także niestety, no trzeba właśnie tak jak ktoś sobie doinstaluje do już istniejącego świata Mo Creatures, to no i zresztą inne różne mody, które dodają jakieś nowe rzeczy, no to trzeba niestety sobie poszukać. O, tu już mamy, proszę bardzo, jest rekin. Nie, delfin, sorry. Jest delfin, czyli już tam troszeczkę kawałek odeszliśmy od naszej od naszego domu, 283 metry i już widać, że już się pojawiają z tego moda zwierzęta. Tutaj coś jest? Jest. Co to jest? Koza. Jest koza. O, nawet ją słychać. Także tutaj już będą te zwierzaczki z tego moda. Na pustyni pewnie nam się pojawią. O proszę, kolejne kozy. Na pustyni pewnie nam się pojawią węże i indyki. Nie indyki, strusie, słonie. Nie wiem dlaczego słonie właśnie często są na pustyni. Ale jak widać są i trąbią. O i nie indyk, tylko struś też jest. Ostrich. O, i węże są, także jak widzicie, mod działa, nic się nie kreszuje. Pewnie w nocy się pojawiają potwory z tego moda. Ja oczywiście nie lubię potworów, więc wam nie pokażę, ale na pewno wszystko działa. To ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Sorry. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl. Oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. No i oczywiście wchodźcie na Discorda i odwiedzajcie również moją stronę z koszulkami i innymi gadżetami. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa!